Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj przygotowałam dla Was długo niewidziane DIY. Wiem, że długo czekaliście na takie DIY, bo będzie to połączenie rzeczy z lumpeksu, które można udoskonalić i rzeczy w mojej szafie, które chciałabym zrobić tak, by pasowały do obecnych trendów. A obecny trend i taki motyw przewodni tego odcinka to perły. Jak widzicie, ulubiony kolor mojego pokolenia. I tutaj mamy tak, beret za złotówkę z lumpeksu, leginsy za 4 złote z lumpeksu i buty, które znalazłam w swojej szafie, a tak naprawdę kupiłam je specjalnie na okazję, żeby pokazać Wam, jak można takie zwykłe workery przerobić na takie zary za 4 stówy. Do wykonania będziecie potrzebowali nici, igieł, koralików w kształcie pereł i beretu. Zaczynam od rozplanowania pereł na moim berecie i przechodzę do nawleczenia nitki na igłę. Na końcu nici robię pętelek i teraz przeszywam mój beret. Następnie na to nawlekam koralik. Proszę bardzo. I z powrotem przeszywam. Najlepiej, gdybyście koralik przewlekli dwa razy, a teraz robię pętelkę, żeby zakończyć nawlekanie. Ucinam. Ponownie wiążę na koniec nici pętelkę i powtarzam czynność z każdym koralikiem. Do przygotowania będziecie potrzebowali butów typu workery, kleju do sztucznych tkanin i pereł. Nie ma w tym ogromnej filozofii, zwyczajnie nakładam klej na perłę i przymocowuję tam, gdzie mi się podoba, tak żeby wyglądało to z klasą. Do przygotowania będziecie potrzebowali leginsy lub spodnie lub jeansy, koraliki różnej wielkości, igłę i nitkę. Do tego typu przyszywania radziłabym Wam wybrać cieńszą igłę, z tego względu, że zauważyłam, że jeżeli szyję grubą igłą te spodnie, te nici się luzują i koraliki troszkę wypadają. Więc tak na zaś, jeżeli chcielibyście skorzystać z mojej rady, to... To już tyle w tym odcinku, w tym szybkim odcinku DIY. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, która rzecz najbardziej Wam się spodobała. Ja chyba najbardziej jestem zakochana w tych butach. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia dzwoneczka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Nie ma w tym ogromnej fizjonomii. Będzie to DIY...